Dobra pamięć. Często powtarzam, że wyobraźnia jest arcyważnym narzędziem. Nawet świętej pamięci Tony Buzan powtarzał, że wyobraźnia jest elektrownią pamięci. I dzisiaj mam przyjemność gościć osobę, która tę wyobraźnię jest w stanie ujarzmić w formie bardzo interesujących rysunków. Marta Pawelec jest ilustratorem medycznym. To jest bardzo, bardzo interesujące zagadnienie, wobec którego robiłem takie ogromne oczy. Mówię, jak to w ogóle jest możliwe, że ktoś ma taki biznes, że ktoś ma taką pasję. I dzisiaj nam o tej pasji opowie, ale w takim kontekście jako pomoc naukowa, bo okazuje się, że rysunki, że nie tylko mapy myśli, ale właśnie rysunki, takie różne schematy, wykresy czy anatomiczne rysunki mogą być niesamowitą pomocą naukową na studiach medycznych, ale nie tylko, bo tak naprawdę z dobrodziejstw rysunków możemy korzystać na każdym typie studiów. Dzień dobry, Marta. Cześć. Zastanawiam się, czy po tym pięknym wstępie, który poczyniłeś, ja jeszcze w stanie jestem coś dodać od siebie, co mogłoby bardziej rozszerzyć. Jakbyś powiedziała na przykład ten ilustrator medyczny, jak ty to definiujesz? Co to znaczy, jakbyśmy trochę przybliżyli to pojęcie? W dużym skrócie ilustrator medyczny to osoba, która wykonuje ilustracje do podręczników związanych z medycyną, z anatomią. Ilustruje również różnego rodzaju zabiegi chirurgiczne i czasami też wykonuje ilustracje, dzięki którym lekarze mogą pacjentom opowiadać o tym, w jaki sposób będą ratować ich zdrowie, mówiąc tak najoględniej. Aktualnie mam na swoim koncie taką bardzo piękną publikację. To są wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. To jest podręcznik dla lekarzy i studentów. Ja w tym podręczniku wykonałam ilustrację na okładkę. W ogóle zaprojektowałam całą okładkę i wszystkie ilustracje, które znajdują się w środku w książce, są zrobione przeze mnie. Czyli jakbyście mieli ochotę nie tylko na warstwę merytoryczną się nastawić, ale też na ładne obrazy, no to zapraszamy do właśnie zakupu tego tytułu konkretnie. A powiedz, Marta, bo ja sobie tak też pozwoliłem przejrzeć co nieco o tobie i zastanawiałem się pierwotnie, czy ty nie jesteś na przykład studentką medycyny, taką poprzednią, tak, że studiowałaś medycynę i może urodził się pomysł, jakby te rysunki medyczne to jest coś, co pomaga mi w nauce, a przy okazji może pomóc innym. Potem zauważyłem, że ty jednak takiego backgroundu medycznego nie masz, tak? Bo to jest de facto background na tle artystycznym, dobrze rozumiem? Tak, dobrze rozumiesz. I jakie to były konkretnie szkoły ukończone u ciebie? Szkoła związana akurat z tym, czym się zajmuję zawodowo, to była Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Ja tam studiowałam malarstwo. I tak mniej więcej w połowie studiów zaczęłam się interesować tym, jak jest zbudowane ludzkie ciało. Te zainteresowania przerodziły się najpierw w naukę, studiowanie anatomii, a później już w regularną pracę. Okej, jasne. Czyli rozumiem, że pielęgnowałaś talent na studiach. To nie jest tak, że jesteś, jak to się mówi w żargonie aktorskim, że ktoś jest naturszczykiem, tak? Że jest takim aktorem bez papieru. Ty masz papier jakby na to, co robisz. A powiedz, jakby sam fakt, że doszłaś od tego momentu zera do momentu, gdy tworzę ilustracje medyczne. Co było takim zapalnikiem, żeby akurat robić konkretnie tego typu zajęcia? Ilustracje medyczne. Wiesz, nie wiem, czy jest jedna odpowiedź na to pytanie. Bardzo dużo rzeczy się złożyło na to, że ja robię to, co robię. To były takie historie, które spotkały mnie w życiu. Na przykład to, że na studiach miałam kilka zadań semestralnych związanych ogólnie z ludzkim ciałem. Później poznałam w Krakowie radiologa, który potrzebował ilustracji medycznych. To jest background taki zewnętrzny, natomiast trzeba wziąć też background wewnętrzny, czyli to, że ja bardzo lubię się uczyć, bardzo lubię dociekać, wiesz? Jeżeli na samym początku, kiedy zaczęłam się interesować ilustracjami medycznymi, to, co oglądałam w atlasach, głównie w starych atlasach, traktowałam to trochę jak puzzle, które chciałam zbadać i pokładać po swojemu. W tym sensie, że jeżeli widzisz jakiś ułamek ludzkiego ciała na ilustracji, załóżmy, teraz pracuję nad dołem pachowym, czyli będę się posiłkowała akurat tym przykładem. W dole pachowym mamy, na przykład nerw mięśniowo-skórny. I teraz patrzę na taką ilustrację i się zastanawiam, o kurczę, a skąd on jest? A gdzie on idzie? A do czego on służy? Po co on w ogóle jest? Po co my go mamy?
I ten szereg pytań, który się rodzi w mojej głowie, kiedy patrzę na ilustrację, sprawia, że ja mam ochotę to wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze. I na dobrą sprawę jedna ilustracja jest przyczynkiem do na przykład kolejnych 10. I to jest strasznie fajne i ta moja ciekawość i dążenie do tego, żeby zrozumieć i żeby poznać, myślę, że to jest główna składowa tych wszystkich elementów, które sprawiają, że robię to, co robię. Tak, ja mam wrażenie, że ty na wstępie już naszego odcinka sprzedajesz taką fundamentalną wartość, którą ja marzę, żeby właśnie rozumieli studenci, ludzie, którzy się uczą, że ciekawość to jest najwspanialsza motywacja do nauki, tak? Bo w momencie, gdy my idziemy na studia, czy wykonujemy jakieś zadanie bez entuzjazmu, bez tego pierwiastka, że jakie to jest ciekawe, ciekawe jakby, co co tam tam jest dalej się pod tym. kryje. Tak. Takie ciekawe dziecko, ciekawe świata, co się pod czym kryje. W ogóle też mnie ciekawi, czy ty w trakcie właśnie tworzenia tych ilustracji, można powiedzieć, w pewnym sensie uczysz się tej medycyny, nie? No oczywiście. I Bez też tego to by mnie ruszył. Pamiętam też, że swego czasu, jak rozmawialiśmy, mówiłaś, że właśnie masz zlecenie, albo kiedyś miałaś zlecenie o takim bardzo dziwnym wydźwięku. Nie wiedziałem za bardzo, co chodzi. To było chyba coś dla okulisty, coś w tym stylu. Jakieś takie pojęcia były tam ciekawe. Coś byś o tym opowiedziała? Co były te sformułowania dziwne? Jakieś dziwne nazwy? Już ci mówię. To było chyba jedno z bardziej wymagających zleceń, jakie miałam, dlatego że przyszedł do mnie klient i powiedział, że potrzebuje przednią niedokrwienną neuropatię nerwu wzrokowego. I miałam wtedy minę taką, jaką zapewne ty też masz. Jedyne, co mogłam zrobić, to po prostu pójść do biblioteki uniwersyteckiej i poczytać o tym tyle, ile mogę, zgromadzić ilustracji, informacji tyle, ile mogę. Jednak okazało się, że to wcale nie jest wystarczająco, żeby stworzyć rzetelną ilustrację, więc udało mi się skontaktować z chirurgiem, okulistą, który się ze mną spotkał i jeszcze mi tłumaczył, na czym te zagadnienia polegają. Bo przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Potem miałam takie historie jak keratoplastyka, kanaloplastyka, trabekuloplastyka laserowa i tak dalej, i tak dalej. Jeden z moich największych marzeń, teraz się wygadam, jest stworzenie ilustracji dla kardiochirurga z zabiegów. Także mam nadzieję, że kiedyś jakiegoś spotkam, który będzie chciał ze mną współpracować. Trzymaj do kciuki. Bo z tego wszystkiego, co ja robię... Na dobrą sprawę w tej mojej dziedzinie, jaką jest ilustracja medyczna, możesz wyodrębnić, myślę, tak najogólniej trzy gałęzie. Pierwsza gałąź to są takie ilustracje anatomiczne, gdzie po prostu na ilustracji tłumaczę, jak poszczególne struktury ciała są zbudowane. Druga gałąź to są plakaty anatomiczne, które wykonuję i które możesz znaleźć w moim sklepie. A trzecia gałąź to jest ta, która jest najtrudniejsza i najbardziej wymagająca i na niej najbardziej mi zawsze zależało. To jest ścisła współpraca z lekarzami i tworzenie ilustracji już bezpośrednio ze zabiegów. Okej. Mam nadzieję, że jakiś kardiochirurg posłucha. W takim razie chciałam powiedzieć, nazywam się Marta Pawelec, pozdrawiam wszystkich chirurgów. Uwielbiam wszystkich chirurgów. Tak. Byłam fanką Zbigniewa Religii, tak? I tutaj jakby oczywiście zapraszam do współpracy. Ja również polecam Martę, jak słyszycie, docieka, zawsze się zastanawia, nie robi fuszerki, więc polecamy usługi. A powiedz, gdybyśmy trochę przynieśli twoją działalność na taką właśnie płaszczyznę uczenia się, procesów poznawczych, o których ja zwykle mówię. Wyobraźmy sobie, że student medycyny albo student bardzo wymagającego kierunku zastanawia się nad zmianą metodyki uczenia się. Chciałby wdrożyć coś nowego, coś świeżego. Powiedzmy, że wymyślił sobie, a może zacznę rysować. Zaczął sobie od map myśli, takich prostych wykresików, a stwierdza, ej, ale ja potrzebuję tę anatomię tutaj ładnie wkuć, nauczyć się tego i nie chcę, żeby mi się tak szybko to nudziło. Co właśnie uważałabyś za takie główne zalety ilustracji, gdy się uczymy? Myślę, że przede wszystkim ilustracje bardzo porządkują wiedzę. Po pierwsze porządkują, a po drugie ją wizualizują, bo czymś innym jest sucha tabelka, w której masz na przykład wypisane wszystkie nerwy w danej części ciała, a czymś innym jest zobaczenie tych nerwów na ilustracji, którą sam sobie stworzyłeś, czyli nazwałeś to wszystko swoim własnym językiem, dzięki czemu nawet miesiąc później, 2 miesiące później, jak spojrzysz na ilustrację,
nerwów przedramienia, załóżmy, to gdzieś tam w mózgu jesteś w stanie odtworzyć to, co sam własną ręką narysowałeś. To nawet nie musi być ładne, bo to nie ma znaczenia tutaj w tym wypadku estetyka, jeżeli robisz to tylko dla siebie. Natomiast ja uważam, że wzrokowo to niesamowicie pomaga. A też pamiętam, że rozmawialiśmy o tych nazwach z łaciny, prawda? Że jak sobie tak raz spojrzysz, drugi raz spojrzysz, też szybciej umiesz kodować przez takie rysunki? Coś takiego mi powiedziałaś? Tak, wspominałam ci też o tym, że w mojej pracowni, gdzie nie spojrzysz, tam jest jakaś ilustracja medyczna. W wielu miejscach są moje plakaty, one mają podpisy, część z nich ma podpisy łacińskie, które to łacińskie nazwy są z reguły dosyć trudne i skomplikowane. I często okroć mocno do siebie podobne. Jeżeli nie masz zaplecza, to ja na przykład nie mam. Mi tego bardzo brakuje. Ja nie studiowałam medycyny, nie mam za sobą kursów anatomii. Wszystko robię sama, przez co moja wiedza jest wyszarpywana z książek. I niektóre rzeczy jest mi trudniej zapamiętać i z reguły są to właśnie łacińskie nazwy, dlatego kiedy ja mam przed oczami jakiś plakat, to tak się strasznie wgapiam w te nazwy i to wiesz, gdzieś tam podświadomie, nie muszę realnie skierować moich oczu na taką ilustrację, ale za każdym razem jak siadam do komputera, no to gdzieś tam ta ilustracja z tyłu jest, no to tam widzę fleksor, fleksor, fleksor. Tutaj kodujemy w sposób werbalny, ale również w sposób obrazowy, tak jakby tak. Dwutorowo, za jednym razem i myślę, że to ma taki naprawdę mocny sygnał dla mózgu, dużo mocniejszy niż gdy robimy tylko jedną ścieżką, tak? Myślę, że to jest tutaj u podstawy tego sukcesu, tej metodyki, więc jeżeli słucha nas ktoś, kto zastanawia się nad wdrożeniem czegoś świeżego w swoją naukę, a teraz jakby nie było, nie wiem, czy się interesujesz trendami instagramowymi chociażby, ale tamte stadigramy i tego typu fenomeny. Lubią się właśnie coraz bardziej ludzie uczyć tak obrazowo, tak kolorowo i myślę, że ta ideologia jest naprawdę bardzo, bardzo wskazana. Chociaż oczywiście możemy też uświadomić sobie, że niektórzy z nas wolą takie surowe notatki, inni wolą kolorowe, ale mimo wszystko większość osób, które korzysta z tych surowych, nawet jeżeli to lubią, to robią to nieświadomie, nie wiedzą czego chcą, więc warto czasami spróbować sobie tych kolorów czy tych udziwnień obrazowych, nawet gdybyśmy mieli stwierdzić, że nam to nie pasuje, żeby się utwierdzić w naszej metodzie, nie? Czyli coś świeżego, coś fajnego znaleźć i myślę, że obrazy są ku temu jakby świetnym krokiem. Tu się Marta chyba z tym zgadzasz. Zdecydowanie. To mój zawód w końcu. dokładnie tak. Profesjonalistka poleca. A powiedz Marta, jak już taka osoba jest przekonana, chce się uczyć w sposób obrazowy, chce się uczyć w sposób tworzenia ilustracji, tworzyć swoje journale, etc. Czy mogłabyś jakkolwiek naprowadzić ją, jeżeli założymy, że nie potrafi rysować, robi to od zera? Jak może zacząć to robić? Ja na przykład przyznam ci się od razu, ja jestem osobą, która bardzo brzydko rysuje w mojej subiektywnej ocenie i też raczej nikt nigdy nie mówił mi, że dostanę szóstkę z plastyki, nie? Zastanawiam się, od czego mógłbym zacząć, gdybym chciał robić ilustracje takie chociażby proste, pod siebie, nie pokazywane światu. Skoro nie pokazywane światu, nie chcesz na tym zarabiać i nie chcesz tego sprzedawać dalej, to potrzebujesz tylko ołówka. Ja zawsze tak mówiłam, jak chcesz zacząć, weź ołówek, weź najtańszy blok techniczny, artystyczny, jakikolwiek, kartkę z drukarki. Usiądź i po prostu zacznij to robić. Dlatego, że rysując dla samego siebie, swoją własną ręką, używając swojej własnej wyobraźni, jesteś w stanie swojemu mózgowi opowiedzieć historię, którą on będzie w przyszłości łatwo rozpoznawał. I dzięki temu łatwiej też ją zapamięta. Jasne, czyli nie przejmować się na pierwsze razy, powiedzmy, jakimiś technikami, jakimś super fokusowaniem się na kursy czy pomocy w kontekście rysowania, tylko po prostu wziąć ołówek i zacząć oczywiście, to robić. Oczywiście, że tak. Tak. Okay. Kursy kursami, wiadomo, ale to o kursach to najwięcej ci powiedzą osoby, które takie kursy organizują i wiadomo, że chcą cię capnąć, ciebie i twój numer konta. Ale moje zdanie zawsze było takie samo, mianowicie po prostu siądź i zacznij to robić i tyle. I jak chcesz być w tym dobry, to rób to 10 lat, a jak nie chcesz być w tym dobry, to rób to od czasu do czasu i to też jest fajne i to jest w porządku. Bo chyba nawet takie rysunki niestworzone na miarę Picasso, tak, też mogą nam jakkolwiek pomóc w lepszym przyswajaniu informacji, prawda? Myślę, że nawet lepiej niż Picasso.
Tak, no bo staramy się, tu też o tym często rozmawiamy, dojść do komunikacji z naszym własnym mózgiem, naszym własnym sprzętem, a niekoniecznie chcemy robić, powiedzmy, że zakładamy teraz scenariusz, że uczymy się, niekoniecznie chcemy to robić na zamówienie, tylko na zamówienie swojego mózgu, jakby tak, ej, ja Macieju wysyłam zamówienie na to, żebyś dostarczył mi takiego materiału, z którego ja się będę chciał uczyć, więc narysuj mi coś, nie? I Maciej tutaj zna swój mózg i on pod ten mózg rysuje, czyli będzie tam dużo jakiegoś humoru, dużo karykatur, bo on wie, że jego mózg lubi takie rzeczy. Ktoś może stwierdzić, że jego rysunki będą bardziej kanciaste, bardziej geometryczne i do niego też to lepiej trafi, czyli taki swój styl, prawda? Coś w tym stylu. Ale tu też pamiętam, że mieliśmy taką zgodność w kontekście poczucia humoru, to znaczy ja pamiętam, że polecałaś tutaj nawet taką platformę sfokusowaną na lekarzy, tak? Kurs lekarski czy egzamin lekarski, dobrze chyba pamiętam. I jakby operują na takich ilustracjach już nawet można powiedzieć, że mnemotechnicznych, nie? Wykorzystując jakieś tam haki pamięciowe, jakieś takie zabawne skojarzenia. Czyli gdzieś tam biznes taki w tym kierunku jakiś powstał, tak? To znaczy w którym kierunku? W kierunku takich gotowych jakby rysunków mnemotechnicznych, tak to nazwijmy. Tak, jak najbardziej. Wspomagających tych, którzy idą na egzaminy jakieś, tak? Tak, no to tutaj wtedy absolutnie nie, wartość estetyczna nie gra żadnej roli. Mamy przed sobą tylko jeden cel, zapamiętać jak najwięcej. No i te ilustracje zdecydowanie, myślę, spełniają swoje założenia. Jasne, jeżeli ktoś się przygotowuje do jakichś ciężkich, hardkorowych egzaminów, czy to na medycynie, czy na innym kierunku, warto zbadać, czy na rynku właśnie nie ma jakiegoś kursu, który wyposaży cię w... Muszę ci się przyznać, że strasznie chciałabym zobaczyć taki kurs prawa z takimi zabawnymi ilustracjami. No tak, to by było złamanie schematu, tak, tak. Ja przyznam się osobiście, jestem w kontakcie z osobą, która studiuje prawo, jest doktorantem i no i korzysta z moich usług, tak, bo właśnie w kontekście technik pamięciowych się przygotowuje i robi to naprawdę na bardzo dobrym poziomie, że jestem tutaj przerażony, jak dobrze korzysta z metod pamięciowych. Jest to pewne przełamanie schematu, bo gdzieś tam kojarzymy to prawo z taką powagą, tak, z czymś takim sztampowym pod garniturem, tak. A można jednak ujarzmić to w sposób zabawny, kolorowy i niekoniecznie taki prawda, więc może to jest właśnie pole do działania, czy dla ciebie, czy dla mnie, tak, żeby trochę tam zrobić małe zamieszanie, podzielić ja się tym, że można. Ja tam nie jest dobrze w anatomii, ja tutaj zagrzałam się. Ale widzisz, anatomiczne środowisko też by się wydawało, nie, że jest takie raczej poważne mimo wszystko, nie? Ale to też jakby twoja stylistyka akurat, ty robisz to jednak dla encyklopedii, czy podręczników, czy na zamówienie specjalistów, tak, więc tam chyba nie ma mowy o jakimś tam bardzo, że tak powiem, dużym ładunku tego humoru, czy się mylę? Ja takich rzeczy nie robię absolutnie, jestem hiper poważna z nudzenia. Bardzo poważnie traktuję to, co robię, pewnie dlatego. Poza tym też częstokroć tematy, które poruszam, są szalenie poważne. Kiedyś miałam do zrobienia kilka ilustracji związanych z tym, jak zakładać stomię małemu dziecku. Nie tylko poważne, ale też smutne, szczególnie, że sama jestem mamą, więc z perspektywy czasu to no trochę bywa też przygnębiająca moja praca. Dlatego ja sobie znalazłam odskocznię od tego w postaci projektowania plakatów anatomicznych, o których wspomniałam wcześniej. I tam się wyładowuję. Okej, czyli masz pole do popisu, jeżeli chodzi też o tę kreatywną warstwę, tak? No bo właśnie zastanawiałem się też, ile w twojej pracy jest kreatywności, a ile jest też tego, że ktoś coś zlecił i trzeba zrobić według wytycznych, nie? Myślę, że 50-50. Dlatego, że ktoś może mi coś zlecić, pani Marto, pani zrobi to i to. No dobrze, ale dany aspekt można pokazać z bardzo wielu perspektyw. Wyobraź sobie, masz zlecenie zrobić ciało człowieka. No dobrze, okej, ciało człowieka. Zakładam, że klientowi chodzi o to, żeby pokazać mięśnie. I teraz tak. Z przodu, z tyłu, z boku, z góry, z dołu, z ręką podniesioną, z nogą podniesioną, w przykucu. Ja mogę tak wymieniać biegnącego, śpiącego i tak dalej. A to jest, wiesz, to jest najprostszy temat. Ciało człowieka, mięśnie człowieka, prawda? Teraz wyobraź sobie, że wchodzimy w specyfikę. Teraz planuję zrobić taką ilustrację z anatomią kobiecej piersi. No to muszę ci powiedzieć, że mam sporą zagwozdkę, bo wszystko zasadza się na tym, żeby pokazać
Bo trochę wejdę w specyfikę. A stereotypowo by się wydawało, że dla faceta to jest taki prosty temat, nie? A, zawsze jest prosty temat, wiadomo. Piersi narysować za problem, nie? Dwa kółka. Dwa kółka, dwie kropki i działa. I zrobione, nie? I już się można cieszyć. Dobrze. A tu się okazuje, że jest drugie dno, trzecie dno, tak? A żebyś właśnie wiedział, dlatego że jak zaczęłam czytać o anatomii piersi, to okazało się, że po drodze mamy kilka rzeczy, które odkryto w zasadzie niedawno. Nie ma ilustracji pokazujących te wszystkie nowe odkrycia i tak. Może na ilustracji pokazać dwie rzeczy. Coś, co się nazywa więzadła Coopera i coś, co się nazywa podwieszenie więzadłowe piersi. I więzadło Coopera będzie dobrze wyglądało pokazane z boku. A podwieszenie więzadłowe piersi dobrze wygląda z przodu. Od przodu. Ja jestem pod wrażeniem naprawdę, że wiesz, jakby, przepraszam ci twarde słowo, nie? Ale że faktycznie jak sobie teraz pomyślę, na przykład miałbym zrobić rysunek mózgu na zamówienie i tak sobie pomyślę, z którego profilu mózg wygląda najlepiej, nie? To jest mega interesujące. Wszystko zależy od tego, co chcesz pokazać, co chcesz jaką historię chcesz opowiedzieć i tak? czego chce klient. Więc tak jak ci mówię, jedne więzadła wyglądają dobrze z przodu, drugie z boku i teraz musisz jedno i drugie pokazać na jednej ilustracji, która będzie czytelna, także odbiorca spojrzy i od razu będzie wiedział, aha, tu jest to, to służy do tego, to służy do tego. Zrozumiałem, dzięki. I to jest dobra ilustracja medyczna, uważam. Właśnie kiedy patrzysz na dane zagadnienie i od razu wiesz, o co chodzi i po co w ogóle ta ilustracja została stworzona i to uważam jest tak naprawdę bardzo trudne. Tak, no bo musisz zaprojektować coś, co będzie uniwersalnie zrozumiałe dla każdego tak naprawdę, tak? Z jednej strony tak, musisz wziąć pod uwagę, że to, co właśnie powiedziałam, idzie w stronę schematyzmu, prawda? Czyli jak najprościej, tak żeby to odbiorca zrozumiał, ale z drugiej strony przecież nasze ciało nie jest schematyczne. Co z tego, że ja stworzę schemat, jak później dojdzie do załóżmy operacji i osoba, która uczyła się na moich ilustracjach zdębieje, bo moje ilustracje nie mają nic wspólnego z tym, co widzimy po odsłonięciu skóry, prawda? Więc jedną nogą stoję tu, drugą nogą stoję tu i muszę to tak zrobić, żeby miał sens. Jest to wyzwanie, tak. No też jak sobie pomyślę, że taki lekarz na co dzień pewnie w swojej pracy też w kontekście tego, co miał na studiach, to ma szkołę życia tak naprawdę zazwyczaj pewnie, nie? Tak, więc ja bardzo, bardzo, bardzo podziwiam. Szanujemy lekarzy, tak, i pozdrawiamy. Powiem ci w ogóle jako taką ciekawostkę, kiedyś powstał taki utwór rapowy tego typa Mesa, który właśnie nagrał taki utwór o tym, że raperzy, piosenkarze, celebryci zawsze się chwalą, co są najlepsi, nie? I w ogóle fenomenalni. Jest taki styl w rapie, który się nazywa Braga i tam każdy mówi, jakiś jest niesamowity, że ja tam mam najlepsze rymy, ja w ogóle pachnę pięknymi perfumami, etc. I on w tym utworze mówi, że tak naprawdę na ten świecznik, pod to światło Jupitera powinien wyjść lekarz, prawnik, nauczyciel, nie? I powinni mówić o tym, jacy są właśnie świetni, wspaniali, jak ratują życie, a na co dzień nie chwalimy ich tak bardzo, jak chwalimy się, że jakaś celebrytka miała włos w zupie, nie? Mamy wiadomość, taką informację. Brutalna prawda naszych czasów, prawda? I trochę tak jest, sobie, tak. Co króluje na Instagramie, no umówmy się, że jednak nie konta artystów utalentowanych, nie konta ludzi, którzy są fizykami kwantowymi, tylko konta pań, które mają nową sukienkę i ładniej im się upina na gluteusy. Dokładnie tak. Na pewno wartością też, myślę, z tej rozmowy jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że ciężka praca jest za lekarzami, w czasie teraźniejszym też mają ciężką pracę i w czasie przyszłym jeszcze mnóstwo się będą musieli uczyć, być może również z twoich ilustracji, prawda? Więc szacunek dla nich jak najbardziej. A opowiedzmy sobie jeszcze trochę też o tym wątku notatek. Już trochę o tym to wyjaśniliśmy, ale to jest myślę jeszcze taki wątek, żeby o nim troszeczkę dopowiedzieć. Bo ja zazwyczaj na swoich lekcjach, czy tak indywidualnie rozmawiając, tłumaczę, że nie ucz się z encyklopedii, nie ucz się, znaczy bezpośrednio z encyklopedii, nie ucz się bezpośrednio z kserówki. Staraj się zawsze streszczać to, co masz tam zawarte. Czyli jak widzisz rysunek Marty, to postaraj się go trochę przerobić na własny język. Zindywidualizować. Tak, tak. I zawsze mówię, te notatki własne są lepsze niż pożyczone, tak? I często jest taka tendencja, że na tych
tych studiach jednak każdy od siebie pożycza, ej, weź mi prześlij tego JPEG-a z wykładu, bo zdjęcie ktoś zrobił, nie, mówię, nie rób się zdjęć, to jest bez sensu, nie? Mhm. Rozumiem też, jakby wpisujesz się trochę w te narracje, tak, żebyśmy jednak starali się mieć własne rzeczy. Zdecydowanie tak, ja uważam akurat, że notatki są trochę jak zużyte buty, mhm. czyli wygodne będą tylko te, które ty zużyłeś, a nie ktoś inny. I tylko one ci tak naprawdę posłużą. Celna analogia. Dlatego, że tak jak mówiłeś wcześniej, chodzi o to, żeby tak przekazać informację do swojego mózgu, żeby on chciał ją zapamiętać. I jeżeli dostajesz notatki z zewnątrz, no to co go to obchodzi? Tak. Się tym zajmuje, mam ochotę. Tak. A natomiast jeżeli tworzysz to sam, to jest większe prawdopodobieństwo, że przekonasz mózg do tego, żeby gdzieś tam to zakodował. No a poza tym też tworząc, pisząc, nazywając, rysując, jakby sam proces tego tworzenia wtłacza w mózg pewne dane, prawda? Dlatego nawet pisząc własnoręcznie ściągę przed egzaminem geografii w liceum, zwiększasz swoje szanse na to, że coś zapamiętasz. To kolegę ściągał, czy ty tak ściągałaś? Nie, kolega, prawda, oczywiście. Kolega. Rozumiem. No tak, właśnie pamiętam, że jak rozmawialiśmy z nauczycielami w podstawówce czy w gimnazjum o ściąganiu, jakie są plusy, minusy, to właśnie oczywiście wiadomo, że jest to niemoralne, ale plusami było to, że sami sobie streszczaliśmy tekst i dostosowywaliśmy do naszych potrzeb, tak? Tak, dokładnie. Jeżeli ściąga była też zrobiona takim trybem, że nie braliśmy gotowca z Wikipedii, tylko sami jeszcze coś tam sobie notowaliśmy, no to jest faktycznie dobra ścieżka i tak powinniśmy robić. I nawet ilustratorka Marta, widzicie, poleca nam to, żebyśmy brali jej ilustracje, ale nie jeden do jednego, tylko żebyśmy sobie jeszcze tłumaczyli na własny język, bo każdy z nas jest inny, każdy ma inne rozumienie świata, każdy ma inne skojarzenia i powinniśmy tak sobie tę wiedzę sprzedawać, jak chce tego nasz mózg. A Marta, a powiedz, gdybyśmy teraz chcieli porozmawiać sobie o tym, gdzie możemy znaleźć twoje ilustracje, gdzie możemy więcej tobie poczytać, troszeczkę sprawdzić na temat tego, czym się zajmujesz, jakie media polecasz? Dobrze, zapraszam was na mojego Facebooka, gdzie prowadzę fanpage i możecie tam obejrzeć ilustracje, które robię na bieżąco, zlecenia, o których opowiadam, albo ewentualnie też polecam mój Instagram, gdzie możecie zobaczyć bardziej, jak wygląda moja praca od kuchni. Czyli czasami nagrywam filmy z tego, czym się aktualnie zajmuję, pokazuję ilustracje, które mam, mówiąc brzydko, na tapecie, które są podczas tworzenia, które są podczas szkicowania, też pokazuję, jak się uczę. Także dwie rzeczy do wyboru. Strona internetowa jest aktualnie w budowie. Myślę, że do końca miesiąca powstanie i będziecie mogli też mnie tam odwiedzić. Też jako follower Marty potwierdzam, że często na Instastory można znaleźć procesy twórcze Marty, zobaczyć sobie, jak pracuje. To jest bardzo ciekawe i bardzo inspirujące. W takim razie, jakbym podsumował sobie wartości z tej naszej rozmowy, mam wrażenie, że ta pierwsza, którą podzieliłaś się, myślę, że jest bardzo istotne. Tutaj od tego fajnie, że zaczęliśmy, czyli bądźmy ciekawi, tak? Tego, czego się uczymy. Tego, jak działa świat w ogóle. Tak. Co się z czego bierze, tak? Oglądajmy sobie programy, jak to jest zrobione, bo to jest też często ciekawe. Ja zawsze mówię, że jak uczymy się czegoś nieciekawego, to zobaczmy, czy przypadkiem, nie wiem, Krystyna Czubówna nie zrobiła o tym filmu i zaprzyjaźnimy się z tym materiałem, nie? No bo to jest fajny sposób na poznawanie tego, co wydaje się pierwotnie nieciekawe, nie? Może trafiliśmy na złego nauczyciela, tak, który nam nie potrafił czegoś dobrze wytłumaczyć. Nie poddawajmy się tylko z tego tytułu, bo jest tyle mediów dzisiaj, które mogą nam to wytłumaczyć, tak, jak to działa lepiej. I co, w kolejnych takich punktach to myślę, że warto sobie jeszcze przypomnieć o tym, że żebyśmy też tworzyli treści pod siebie, żebyśmy ich nie pożyczali. No i właściwie też coś, co mnie pociesza, że każdy może rysować. Nie każdy musi to sprzedawać na Allegro, tak? Ale każdy może rysować dla siebie, do swojego mózgu, bo ten mózg lubi treści, które są produkowane przez nas, naszą dłonią, a nie dłonią naszych znajomych, więc jeżeli macie możliwości bycia
na zajęciach, na studiach, czy po prostu nie macie tego problemu, że jesteście wiecznie nieobecni, korzystajcie z własnych notatek, a nie pożyczajcie od znajomych, a nie róbcie zdjęć, bo to jest trochę krzywda jednak, nie? Czy ty coś jeszcze byś, Marta, chciała dodać od siebie na koniec, coś motywującego, inspirującego, żeby tutaj jeszcze ożywić nasze wyobraźnie? Myślę, że to, co jest najważniejsze, to co zasada, którą ja wyznaję, którą sobie bardzo cenię, to po prostu bądźcie ciekawi, bo świat jest fantastyczny. Dokładnie. Zgadzam się, podpisuję się i no, mówię wam szczerze, że widać to w rysunkach Marty, ale sprawdźcie sobie sami, jak to wygląda w rzeczywistości. Marta, ja ci ślicznie dziękuję za tę rozmowę, bardzo mi było przyjemnie, inspirująco i mam nadzieję, że przekonamy kogoś do tworzenia rysunków, do bycia ciekawym i do korzystania z własnych treści. Świetnie, ja również bardzo ci dziękuję za tą strasznie ciekawą rozmowę. Dzięki.